Dziś o najciekawszym temacie na świecie. O naszym ekstra labradorze i o tym, co sprawia nam największą przyjemność. Cześć. Cześć. Pogoda to jest taki temat, który poruszamy najczęściej z osobami, z którymi tak naprawdę nie mamy o czym rozmawiać. Jednak u nas sytuacja wygląda inaczej. Jest to bardzo ważny temat. Tak, ja ze swoją żoną bardzo lubię rozmawiać, jednak pogodę sprawdzam kilka razy dziennie. Rozmawiamy o niej i ona się cały czas w naszym życiu przewija. Pierwsze co po wstaniu to jest u mnie sprawdzenie pogody. Pogoda tej wiosny jest bardzo zmienna. Od ulewnych deszczy, po grad, śnieg, wiatr, po piękny, słoneczny dzień. No my nie lubimy narzekać, także dzisiaj jest bardzo pięknie, ale nie da się ukryć, że rolnikom w tym roku pogoda bardzo przeszkadza. No mamy taki tak zwany interes pod chmurką i musimy brać pod uwagę, że może zdarzyć się wszystko. Może spać śnieg, grad. Kilka lat temu spadło tyle śniegu, że połamało całe rośliny rzepaku. No także takie sytuacje są na porządku dziennym. Pogoda namieszała nam w tym roku w opryskach. No namieszała. Musieliśmy tutaj wykonywać zabiegi herbicydowe w buraku. Do oprysku skorzystałem ze środka Labrador Extra. W tamtym roku sprawdził mi się w rzepaku, więc postanowiłem tutaj powtórzyć temat tego zabiegu. A po ciężkiej pracy przychodzi też czas na relaks, akurat w ciągu dnia. Co nas relaksuje? Bardzo lubimy wypić wspólnie kawę. Tak, to jest najczęściej chyba. Szybka kawa, mała przerwa. Szybka kawa w ciągu dnia to taki dodatkowa porcja energii do dalszego działania. W moim przypadku wieczorami lubię też czytać książki związane z tematyką samorozwoju lub zdrowym odżywianiem. A z takich mniej pozytywnych rzeczy, których moja żona no nie za bardzo lubi, to jest granie w gry. Zdecydowanie za dużo czasu spędzasz przed telewizorem. Jeżeli chodzi o mnie, to staram się uczyć szyć na maszynie. To tak w międzyczasie, kiedy Jasiu zaśnie. A oprócz tego bardzo lubię czytać książki na temat plastyczności mózgu. Jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i do lajkowania filmu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.